Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć tam wzorz. I zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskich inwestycji. Widzimy się dzisiaj ponownie na rondzie Romana Dymowskiego. Chociaż trzeba by na pewno tak te rondo będzie się nazywać jeszcze do końca tej inwestycji? No, o tym powiemy jeszcze za chwilę, ale najpierw połączymy się z Jakubem Sykudem, który ma to dla nas trochę informacji prosto z placu budowy. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj przy rondzie Romana Dmowskiego. Na ulicy Marszałkowskiej w obrębie ronda został wymieniony asfalt. Na tej ulicy również przystanki tramwajowe zostały poszerzone oraz wydłużone. Na ulicy, przy ulicy Widok oraz przy ulicy Nowogrodzkiej powoli powstają przejścia dla pieszych. Nad stacją Warszawa Śródmieście powstaje droga rowerowa. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie jak Sykut powiedział, trochę się tutaj pozmieniało. Jednakże od razu Was muszę przeprosić za zdjęcia, które będziecie mieli z całego tego placu budowy z powietrza. Niestety nagrywałem zdjęcia, jak latałem dronem, kiedy faktycznie była dosyć duża i gęsta mgła. Co najgorsze, ta mgła się coraz to bardziej powiększała. I dłużej nagrywałem te odcinki, więc niestety macie tak jak to macie, te zdjęcia, wygląda tak jak wygląda, co nie zmienia faktu, że i tak według mnie chyba Wam się spodoba. Dobrze, ale przejdźmy już faktycznie do konkretów, co tu się właściwie zaczęło dziać, bo tego trochę jest. No mamy po pierwsze i chyba najważniejsze zmiany na całym rondzie, czyli nowe rejony zielone bezpośrednio na środku ronda, znaczy na środku, nie do końca na środku, bo na środku to już widzieliśmy jakiś czas temu, że faktycznie tam jest już wylane, jest to tak nowo poukładane, tam będzie trawka, będą drzewka, krzewy i tak dalej. Bardziej mi chodzi o to, iż pojawiają się nowe zielone rejony tam, gdzie są też przystanki tramwajowe, na środku, tam za tymi schodami. Nieruchomymi, ale zwykłymi. Faktycznie to jest nowość, która mnie zaskoczyła, bo nie pamiętam, że dokładnie w tych miejscach to będzie wszystko powstawać. Ponadto możemy też zaobserwować, iż na ulicy Marszałkowskiej, tak jak Sykut powiedział, jest nowa nawierzchnia, nowy asfalt całkowicie tutaj ładnie się wkomponowuje w całość tą, no i nowe przejścia dla pieszych. Jest ich tutaj co niemiara, faktycznie nie mogę tutaj powiedzieć na pewno, że to się tutaj nie dzieje, bo się dzieje. Oczywiście, że to się dzieje. Jest tego tutaj trochę. Od tej strony, na przykład od ulicy Widok, widzimy doskonale, jak nowa ścieżka rowerowa już się dociąga do przyszłego przejazdu rowerowego, którego jeszcze po prostu nie ma, bo jeszcze nie powstał. I też warto zwrócić uwagę, że aktualnie ulica Widok jest dwukierunkowa, ponieważ na placu Pięciu Rogów została odcięta, co jest trochę ciekawą rzeczą. No zobaczymy, jak tu... No obawiam się, że aktualnie wyjazd z tej ulicy i ogólnie przemieszczenie na tej ulicy jest problematyczne. No cóż, mniejsza z tym. Faktycznie, tak jak mówiłem, tutaj to przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym dosyć dobrze wygląda. Przystanki tutaj zostały już wydłużone i cała ta dalsza część tutaj tej ścieżki rowerowej ciągnie się już w miarę dobrze. Mnie to dobrze już się widać bezpośrednio, jak tutaj dalej się ciągnie do kolejnej ulicy, obok której mamy kolejne przejście dla pieszych i kolejny przejazd rowerowy, ale jeszcze zanim tego dojdziemy, to mamy właśnie faktycznie, jak Sykut tam chyba powiedział, jeśli już pamiętam, jest fragment, gdzie możemy zaobserwować, iż jest już nowa ścieżka rowerowa bezpośrednio nad stacją albo przystankiem kolejowym, jak zwał tak zwał, bezpośrednio Warszawa Śródmieście. Tutaj powstaje, już z tego co widzę, nawet w tych mapach faktycznie zaczyna się to powoli powstawać. Tutaj ten przejazd jest na wysokości ulicy Poznańskiej. No i to też będzie przejazd rowerowy wraz z przejściem dla pieszych. Tutaj jeszcze z tej strony dużo się nie wydarzyło, chociaż na pewno więcej niż mniej. Przystanki tramwajowe nie zostały jeszcze tutaj wydłużone w zupełności, a to też będzie miało miejsce. Przystanki autobusowe tutaj z kolei zostały przeniesione, bo są tutaj zmieniane całkowicie przejazdy. No i jest tutaj dosyć duże zamieszanie, bym powiedział. Nowy chodnik faktycznie wkracza i się tutaj też pojawia. Także to tyle z takich tutaj dobrych nowin, które faktycznie się pojawia. Co my tu mamy jeszcze dalej, bo już powiedziałem Wam o tym. Damy dalej ulicę Nowogrodzką i tutaj też faktycznie coś mamy. Bo od ulicy Nowogrodzkiej również jest trochę przejść, przejazdów,
odjazdów, no dosyć duże możliwości. Najciekawszym chyba elementem jest bezpośredni wjazd. Wyścieżkę nawadową na Marszałkowskiej, jadącą dalej w kierunku Mokotowa, z Marszałkowskiej od Ronda Dymowskiego. Jestem ciekawy, czy faktycznie tak to pozostanie, taki wjazd, bo to trochę by sugerowało, że towarzyści mogą jechać albo na Okrągło, albo przejechać i tak przez Rondo. No zobaczymy, nie wiem, co autor miał na myśli do końca. W sensie domyślam się, że tu chodzi o wjazdy z ulicy Nowogrodzkiej. Jednakże dosyć ciekawe to wygląda jeszcze, zanim tutaj faktycznie wszystkie elementy powstaną i jak tu się będzie jeździć rowerem, jak to oni to wszystko tworzą, powiem wam, że no trzeba będzie jeździć chyba z przewodnikiem, bo niektóre przejazdy i objazdy są dosyć skomplikowane. Ja się nie zgubię, bo mniej więcej wiem, jak wygląda inwestycja już teraz, ale inne osoby, które przyjadą do Warszawy, na pewno nie będą miały lekkich czasów. To nie zmienia faktu, że na przykład przystanek tramwajowy został tutaj już wydłużony i poszerzony, tak jak to Skut powiedział, no i tutaj faktycznie będzie to przejście dla pieszych wraz z tym przejazdem dowodowym. Przejazd dowodowy jest już powoli pierwsza warstwa asfaltu, widzimy ją tam przy tramwajach. Przejście dla pieszych już jest, czyli nie ma, jest jeden pas namalowany. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać tutaj faktycznie. No i na ulicy Nowogrodzkiej oczywiście multum pasów dowodowych, kontrpasów i innych barierów, które zawsze się tutaj pojawiają. Kolejne przejście już dla pieszych bez przejazdu dowodowego jest już po stronie wschodniej ronda i tutaj będzie zwykłe przejście dla pieszych, oczywiście z wydłużonym przystankiem tramwajowym, o to się nie bójcie, żeby dało się z tego przejścia wejść. Niestety z minusów muszę wam powiedzieć, iż no aktualnie tutaj się jeszcze nic nie dzieje. Na środku ulicy nic. Kompletnie nic nie widać. Po bokach powoli jakieś wstępne prace krawężnikowe pojawiają się, ale to są takie bardzo wstępne. Ruch pieszy został zrzucony na buspas, więc buspasu aktualnie w tym miejscu nie ma. Przystanki autobusowe też zostały tutaj przesunięte, nie są tak blisko. No i powoli tutaj faktycznie prace zaczynają się już dobierać do kolejnych etapów, bo tutaj to wszystko idzie. No i teraz jest właśnie ten etap, że na Lech i Zoimskich, tutaj gdzie faktycznie ja pokazałem, zaczyna się to tutaj wszystko dziać. Także tutaj po kolei to oczywiście wszystko wchodzi na odpowiednie tory, tu jest wszystko zgodnie z harmonogramem. No i tak jak mówiłem przed chwilą, jak to mniej więcej też wygląda na środku. Dobrze, na koniec, jak zawsze, musi być jeszcze ciekawostka od Jakuba Sykuta. Parę dni temu radni Warszawy podpisali petycję, która miałaby zmienić nazwę Rondo Romana Dmowskiego na nazwę Rondo Praw Kobiet. Nie jest to jeszcze oficjalna zmiana nazwy. Oficjalna zmiana nazwy czeka na podpis prezydenta. Nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Po całkowitej przebudowie linii średnicowej Rondo ma zmienić się w skrzyżowanie. Czy to oznacza wtedy kolejną zmianę nazwy lub korektę zmiany nazwy z miejsca wydarzeń? Jak zawsze, Jakub Sykut. No dokładnie, już trochę przebąkiwałem na początku odcinka, że o tym powiemy. To jest w całości autorska ciekawostka od Sykuta, chyba jedna z nielicznych, bo zazwyczaj ja mu wszystko tam mówię, mniej więcej co mam powiedzieć. No i tak, dosyć ciekawie, ja o tym, czego ja wszyscy dowiedziałem się od Sykuta, później sprawdziłem te informacje i faktycznie tak to wygląda. Zobaczymy, czy prezydent faktycznie podpisze i czy to tak aktualnie się zmieni. Według mnie, no nie wiem, czy to jest najlepsze miejsce na taką nazwę, bo są lepsze miejsca, gdzie jeżeli by została zmieniona nazwa ronda, to od razu by zostały zmienione nazwy przystanków, a wtedy by było na przykład przystanek i wtedy na przykład można byłoby usłyszeć komunikat: następny przystanek Rondo Praw Kobiet. I to by według mnie lepiej brzmiało, bo tutaj jak zmienią tą nazwę, to nikt właściwie nie zauważy. Bo owszem, na mapie będzie, będą znaczki, będą tabliczki, ale tutaj autobusy nie zwracają na to uwagi. Czy metro, czy tramwaje. Wszystko tutaj jeździ, ma nazwę centrum. Mamy metro centrum i po prostu przystanki centrum. A nie zmieni się tutaj nazwa tych przystanków, czy stacji metra na następna stacja Rondo Praw Kobiet. Nie, tak nie będzie, od razu wam to mówię. Centrum jest uniwersalnym pojęciem i to pozostanie. Także jakby to zmienili w inne miejsce, to byłoby według mnie lepiej. No ale dobrze, tak to wygląda. No mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów na moim kanale, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I już jutro zobaczycie kolejny krótki materiał też warszawskich inwestycji, ale tym razem o południowej obwodnicy Warszawy. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!